Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Przybądź tu, bo mamy plan szalony. Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Wracaj tu, potrzebna nam twa pomoc. No i hej, siema, siema, siema. Z tej strony poziomka mamy noc. Tak, nagrywam ten odcinek po poprzednim odcinku od razu. Tylko zrobiłam sobie herbatę i trochę mi zajęło, że tak powiem, ruszenie się z dołu, bo dostałam powiadomienie z pracy i wiecie co? Wiecie, że jestem teraz MP-karą. No i miałam zawał serca. Okej, puzzle. Puzzle. Miałam zawał serca. Znaczy nie śmiejąc się, dobra. Byłam przerażona. Co? To nie jest wróg? Dzięki kudła, że mnie bronisz. Bo dostałam wiadomość, że dwa dni temu o 18:45 została wysłana, wydana złapaczka, co nie? No to jest tam ważne, no bo RODO i te sprawy. A ja kalkuluję, kurde, o której ja byłam godzinie w pracy. Do której, nie? Takie, kurde, do 19:00. Ale zaraz, ja o godzinie 18:45, jak nie wcześniej, poprosiłam, żeby mnie zdjęli. I ja się już potem przebierałam. Jakie to chyba nie moja wina. A jak coś, to najwyżej jutro pójdę do pracy i mnie zabiją na miejscu. Trudno, trzeba sobie jakoś radzić. Już to nie będzie pierwsze moje oberwanie. Trudno. Mam jeszcze was i YouTube'a. Co? To powinno brzmieć pocieszająco, a nie brzmiało. Nie no, śmieję się. Co się będę martwiła na zapas? Co jest? Jestem za głupia. O, dobra, może jednak nie. Jak mogę obrócić elementy? A? Co ja mam tworzyć? No nie, no to mi zajmie połowę odcinka. Jak nie więcej. Czy to jest jakaś twarz? To wygląda jak usta. W sensie połowa twarzy, a tu mamy szyjkę. Patrzcie. O. Tak, może to będzie. Pewnie coś już pomyliłam. To pewnie... To może to będzie bardziej na dole. No, patrzcie. To będzie na dole. To będzie tutaj. Nie, no z tym porażką. Poziomka, jak ty możesz tego nie widzieć, skoro ja to widzę? Normalnie. O, to jest tak. Dobrze. Dobrze. Nie chcecie wiedzieć, co ja widziałam. Może to jakoś tak? No dobra, tu to widzę. Tutaj będzie tak. Tu będzie tak. Czy to jest... Aha! Super. Oczywiście. Trójzębne chili el mucho. Tak ostre, że trzeba trzech języków, żeby sobie z nim poradzić. Najrzadsze chili na świecie. Trójzębne chili. W dawnym mieszkaniu rodziny Lili znaleźliście pradawny przepis z trójzębnym chili. Lila ich potrzebuje, by zrobić zupę. Widzicie je na szczycie cmentarza w Małgoleni. Jeśli nadal tam jest. Dobra, składamy to! Przepraszam, zamyśliłam się, bo myślałam o tej paczce i miałam najczarniejsze scenariusze w głowie, a co jeżeli to byłam ja? O, to ja się mogę uratować, jak wpadnę do wody. O! A może nie? Nie. Kurde, Scooby! Kudłaty też się zbagował. A kudłatym steruje komputer, tak bym tylko chciała powiedzieć.
Także no. Ale powiem wam, że kurde. Czemu to tak zawsze musi być? Zbieraj nam kudła ty. Kudła ty, czemu nie zebrałeś nam tego? Kudła ty. Jak mogłeś? I czemu nie mogę zaatakować pająków jako wrogów? One nie działają jako wrogowie? Co nie? Bez nadziei. Yeah, te sztuki walki Micha Elastico. Pięknie. A ja mogę... To spróbujmy z kudłatem na przykład. Patrzcie, zrobimy tak i tak. Shages. On też tak może. Wszyscy mogą mieć świąteczne czapeczki? Ale super. Poczekajcie. A... Okej. Okay. Tak, kudłaty ma mieć kanapkę. A nie. Co ja zrobiłam? Teraz się tym pobawimy. Nie ma, że nie. Nie ma, że boli. Nie ma, kurde, że boli. I to się tak wybiera? Aha. Chyba ogarnęłam. W sensie... Patrzcie. Kanapka. O matko. O ja... O matko. Czyli utopia. To. Pasuje mu bardzo. Ale super. Ale super wyglądają. Ej, dałabym mu takie, te czerwone. Świąteczne. To jest ten kudłaty, którego szanuję. Ale... Co? Czyli ja muszę to jakoś kupić? Pewnie ja to... Nie wiem. Pewnie mi napisaliście, ale nagrywam to, wiecie, odcinek po odcinku. Poziomka wiemy, nie tłumacz się. No przepraszam. Już ta godzina. A wybrałam was zamiast mojego przyjaciela. On do mnie pisze, co robisz? Ja byłam zdziwiona, bo byłam pewna, że dzisiaj nie napiszę, nie? I się pyta, czy coś gramy, czy coś oglądamy. Ja takie, no... Ale nagram sobie pierwszy odcinek, wiesz? Hehe. Taka jestem. Taka jestem. Oho, tu będzie jakiś festyn. O matko. Uciekaj, kudłaty, spadamy. Kudłaty. Kudłaty, spadamy. Ej, uwielbiam takie levele. Uwielbiam takie levele! Jej! Takie levele to gwiazda. Muszę zobaczyć, czy jutro też jest szefowa, wiecie? Jak jutro będzie szefowa... Cicha kusika. Grzecznie zaczynając. Naprawdę. Muszę sprawdzić i mam też coś do przeczytania, nawet nie wiem co. Jestem kurde porażką. Dobra, gramy w Scooby-Doo. Moje życie jest idealne. To jest punkt kontrolny, ja myślałam, że to koniec. Ale w sumie cieszę się, że punkt kontrolny, bo lubię takie levele. Crash Bandicoot po prostu. A to co to? O nie. No i super. Przypomina mi się, jak miałam problemy w Toy Story 3 z przechodzeniem. Podobnych gierek, co był ten Buzz w kosmosie. Wow. O, chcę SD-sa. No nie! Już się rozbudziłam, bo się zdenerwowałam. Co to za diobeł? Co to za czort? I co, już nie zdobędę tego SDS-a? Jest mi smutno! Kiedy ja będę zdobywać? Nawet literki O nie zdobywa. Ja chcę jeszcze raz! Nie mówcie mi, że już nigdy tego nie zdobędę. Będzie mi smutno. Naprawdę jest mi smutno. No nie.
One się trzymają jak coś to z prawej, a Ka z lewej strony. Aha. To był taki bloczek. Hi. I będzie skok przeznaczenia? Jak to w kreskówkach. Hej, patrzcie! Chcesz zostać moim zastępcą? No, od znaka szaryfa. Koło wyboru postaci, czyli teraz już można, nie? Szeryf nie rozstaje się ze swoją odznaką, więc czemu tu jest? Upuścił ją El Strahiachi? O, Kościół! Moja własna odznaka szeryfa! Usłyszałam, o, Kościół! O, God. Myślałam, że to ci czerwoni, a to spoko. Wróćcie do Emilio! Emilio się nas pozbył. Emilio! Teraz myślicie o Emilio! O tym typie! Który sobie powiedział, radźcie sobie sami. Co wy tacy wielkoduszni się zrobiliście? No nie, jeszcze te babska przyszły. Zapomniałam, że ja mam moc kamehame! O nie, zniszczył moje kamehame! Irytuje mnie takie podejście. I to bardzo. No dawaj, idziemy do Emilio. Pozbieramy to wszystko, co się nam przyda. Ścieżka na cmentarz. Znowu będą piniaty. Nie ręczę za siebie. Kudłaty. Piniaty i kudłaty rymują się. Spad... O ty! O ty. Ej! Kudłaczu! Co się tam irytuje, dzidzia? No super. No, już wybuchasz sobie? Dziękuję. Deszcz słodyczy. Pyk, pyk, pyk. Już nie. Aaaa! No i nie, znowu ten traktor. Chodź tu, Velma, chodź. Nie, nie tu. Chodź, kudłaty, chodź. Chodź, Kurt Cobain, chodź. No. Ty. Przekręćcie za mną. Przekręćcie tę rączkę. Mój brat się zestarzeje w tym więzieniu. Mój leniwy brat musi wrócić do roboty. Przekręćcie tę rączkę. Chodź tutaj, kolarzu. Czy ktoś mi wejdzie do pokoju? Nie. Nie, 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 tak nie może być. Jeszcze? Musicie zrobić coś jeszcze, si? Dopilnujcie, żeby nikt nie zbliżał się do naszej chaty. Wy też, comprende? On coś knuje. Świetnie, możemy teraz wejść na dach. Mamy do rozwiązania tajemnicę. Nie możemy przeszukać jego chaty. Ale nam zaufał nawet, tak mocno. A my mu włazimy do domu. To niemiłe. Plakat z El Strahiachi. Dziwne, że Emilio i Esteban mają plakat z El Strahiachi. Jakieś stare dekoracje, czy może coś bardziej złowieszczego? Halo! Czy ktoś mnie słyszy? Potrzebujemy pomocy! Ale gdzie ktoś woła o pomoc? Halo? Halo! Czy
Czy ktoś mnie słyszy? Chyba kogoś słyszę, Emilio. O ile pamiętam, właśnie to powiedziałeś lekarzom. Si, ale to nie to samo. Te głosy są prawdziwe. Potrzebujemy pomocy! Poprawka, ty potrzebujesz pomocy. Ktokolwiek! Proszę, jesteśmy uwięzieni w więzieniu! Pomocy! Emilio został złapany! Podskoczmy do więzienia i pomóżmy! Potem. O jak się, czemu mi to tak śmierdzi? To tak naprawdę Ale dźwięk. Przepraszam. No musiałam. Ale śmierdzi mi tutaj czymś. Naprawdę. Dobra. Siup. Aha. Nie wiem, dlaczego się przejmujesz Estebanie. Nikt nas nie wyciągnie z tego więzienia. Dokładnie, też mam takie samo zdanie. Serio? Czyli musimy iść jeszcze... O matko, ja nie mogę. Moglibyśmy pójść tunelem, ale nie, po co? Chodź, chudłaty, idziemy na męską wyprawę. Idziemy jak prawdziwi faceci. Du, 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 du. Prawdziwi mężczyźni idą na misję ratunkową, a baby zostają w domu. Per, 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 pam. Nie, przejdziemy obok koparki. Hop. O. A to co? Aha. Dobra. W sumie mniejsza. A, kudłaty. Odpalaj. Ich to trzeba nazbierać akurat. Kudłaty, nie daj się. Ludzie niech swoje myślą. Z diabłem do piekła wyślą. Warto być zawsze tylko sobą, pamiętaj. No, o nie. Dobra. Nie, jakie wczytywanie! Się przestraszyłam, że nie zdobędę mojej maski. Ja cię, nie straszcie mnie, proszę. To się robi tak to przerażające. Totalnie, ale biegną. Duru, 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 duru. Na pomoc! Ktokolwiek! Jesteśmy w alejce! Uwięzieni! Dobra, wija. Ej, Daphne! Znaczy nie, to ma być męska. Ja nie będę się zmieniała w Daphne, zobaczymy, czy faceci mogą coś tutaj zrobić. To jest męska wyprawa. Siema. Patrz, Emilio, przybyła pomoc. Nie potrzebujemy pomocy. Nie? Mów dalej. Emilio przyszedł mnie uwolnić, ale... Ten przekupny szeryf mnie złapał i tak tu się znalazłem. Si, ale teraz zdecydowaliśmy się... Zostań tu. Nasza chałupa może rdzewieć w spokoju. Nie rusza mnie to. Słuchaj. Co to za hałas? Zepsuty dzwon... Dzwoni. Chodźcie, biegnijmy do wieży zegarowej i odkryjmy, kto za tym stoi. Jakaś podpowiedź? Nie wiem, gdzie jest wieża zegarowa. Gdzie jest wieża zegarowa? O, chodźmy tu. Kudłaty, tutaj wpadłeś, prawda? Ale nie, no, wieża zegarowa jest chyba u Costingtona. Ta gra ma tak dziwną fabułę. Sorry, ale taka prawda. W sumie co ja powinnam od niej wymagać? Tak czułam, że coś pomyliłam. Czemu to stanęło? Przecież dobrze zrobiłam. Co? Jeszcze raz. No i super. Wieża zegarowa, liczę, że jesteś u Costingtona. Albo nie, a może wieża zegarowa była gdzieś. Dobra, trudno. Ale to w sumie ma sens, że tutaj chyba nie ma wieży zegarowej. Dobra! Olać, ja nie mogę. No i dobrze. Dobrze, kudłaty, dobrze. Już nie pamiętam, gdzie był ten cały zegar. Mogliby mnie prowadzić. Czasem w niektórych momentach w ogóle prowadzą w tak zły sposób. W sensie, że dają kosteczki, a po co mi skoro wiem, gdzie iść.
A czasem to... Szkoda słów. Właśnie miała być męska wyprawa, ale i tak Bellu musiała wszystko zepsuć. Wiecie, przynajmniej będzie dłuższy odcinek. Nie wiem, czemu się kojarzy, że u Costingtona było jakiś zegar. Ale w sumie wieża zegarowa powinna być... Myślałam, że kogoś mam w pokoju. Yikes. Nie mam ochoty się tam bić. Ale tu nie ma zegara, tak? Pomyliło mi się miejsca. No nieźle poziomka, nie? Przestańcie. Ej, ciekawe, czy on coś nam zaraz powie. Sprawdźmy to. Pomyliło mi się miejsca. Powiesz nam coś? Proszę, zostawcie mnie samego. Mam do uknucia intrygi. Zaplanowania w czasy, o których muszę pomyśleć. Wróćcie, jak już rozwiążecie tę mroczną tajemnicę. Velmo, to był fałszywy alarm. Muszę się napić herbaty, którą zrobiłam. Ale chodź, Velmo, przynajmniej sobie to expimy. Nie patrz na nich, Velma, nie patrz na nich. Liczy się tylko expienie. Ale dostał. Tak prosto. Nice. Jeszcze tylko 15, więc super. Aha, mam resztkę życia, dlatego mój pad tak szaleje z bólu. Złap za rękę mnie. Puśćcie nas! Deliver us! Hop. Pięknie. Objazd! Aha, ja jeszcze nie jestem na miejscu. Przepraszam was za ten błąd. No, zdarza się. Hop, no i znowu Velma się przyda. Velma! Chodź tutaj, aha, dobra. Jesteśmy za wolni. Sam jestem za wolny. Co? Czemuś to powiedział w ogóle? Czemuś ty to powiedział? No nie ma czegoś takiego, że nie zdążę na czas. No bez przesady. No bez przesady. Dobra, teraz ta wieża zegarowa, to może tam będzie. Chodźcie. Ano? Wystarczyło iść za dźwiękiem. Czemu ja kojarzyłam, że... To, musiałeś to powiedzieć? Czekaj, kamehame! Oja, ile dobra. Aha, nie, bo to moje dobro ze mnie wypłynęło. Oddajcie mi moje dobro. No matko. Fred się znęca nad babami. Ale to nic. Wybaczę. Kurde, otworzyłam sobie okno i mi zimno. Ej, wystarczyło pójście za dźwiękiem. Czemu ja nie myślę? Może jest już taka godzina, albo tak mnie przejęło to... Wszystko związane z pracą. Dlatego następny odcinek muszę nagrać już jutro, żeby wyjaśnić tę samą sytuację i powiem wam, nie, to nie byłam ja, także ulga, nie przejmujmy się. O nie, tracę głos, jest bardzo źle. Mam mokre włosy i otwarte okno, nie róbcie nigdy tego, naprawdę, to jest przejaw głupoty. Swędzi mnie nosek. A. Podnosie. O nie, przeszły. No chodźcie. Chodźcie, baby. Ja sobie mam specjalnie iść do tych bab. Velma, kamehame. Ale uciekają. To śmiesznie chodzą. Kamehame.
Siup. Dawaj wskazówki, dobrze usłyszałam. Fred, proszę cię. Fred jest konkretny, Fred nie obija bawełnę. Fred to jest swój hop. Babo, idź. Dawaj Velma, kończymy ją. No. Ja myślę. Baba myślała, że coś zrobi. A baba tylko przeszkodziła. Hop. Okej, idziemy dalej. Czekam, no. Kogo mi dać? Byka mi dowiedziałam. Wiedziałam, że mi dadzą byka. Wow. Genialny. Okej, Velma. To jest zadanie dla prawdziwych mężczyzn. Do tego wąku złotego. Zostaw mnie! Jaż jakiego chcę przywołać? Przywołuję niebieskookiego białego smoka. Dobra, Shaggy już jest. Kamehame! Fred, blokujesz mi. Fred, ty miernoto. Zablokowałeś mi wszystkie możliwe rzeczy. Na początek, Fred, ja muszę pozbierać moje rzeczy. Bo zepsułeś, Fred. No, Fred mi przeszkadza. Jak to dzban tu? Jak chcesz się z nim bić? Czy to tak nie działa? Użyjmy dzbanku? No, z wodą? Czyli na niego tylko coś takiego działa? Dobra. Super. Ja czy muszę się nauczyć nimi rzucać? A, teraz. To ma sens. Tak. Dobra, rozumiem. Dobrze. Fred, ty go zajmij, a ja wiesz. Dawaj, Fred, jak prawdziwy mężczyźni. Super. Wziął mu maskę. I co? I tam się idzie? Tak, tam się idzie na górę. Ale i tak czuję, że jeszcze wyskoczą nam zombiaczki. Czuję to. Ja to po prostu czuję. Nie, nie chciałam tu. Ej, ludziska. Nie było miło. Ja tylko badałam teren. No, męska wyprawa, a nie... Chłopaki nie płaczą. Okej. Okay. Chyba już ucieka z wieży. Okej, okay, dobra. Mamy pietyzmę. O nie. Dobra, moi drodzy, wiecie, bo mamy już pół godziny odcinka. No będę taka niemiła. Może wejdzie tutaj za nami, a może nie. Zobaczymy. Chodź, kudłaty. Chodź, chodź, zakończmy to odcinek. Kudłaty. Kudłaty. Chodź, chodź. No dobra, my z kudłatym się żegnamy. Jesteśmy oburzeni tą rozgrywką. Mam nadzieję, że chociaż wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie odcinka. A ja idę pić moją herbatę. Słyszymy się już niedługo, także do usłyszenia. No i cześć.